Nie. Czy nacisłam, czy nie? O. Dziś będzie filmik z trzema zadaniami za 5 punktów z ciągów. I tak. Na początku chciałam Wam powiedzieć, że te zadania tak naprawdę nie są trudne. Trzeba robić po kolei, co oni w tym zadaniu piszą, i wynik wychodzi sam. Już Wam pokażę, jak to się dzieje. Więc tak. W nieskończonym ciągu arytmetycznym AN określonym dla N większego bądź równego 1, suma 11 początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 187. No to zapiszemy. Suma 11 początkowych jest równa 187. Średnia arytmetyczna, czyli musi być kreska ułamkowa, pierwszego wyrazu i trzeciego i dziewiątego jest równa 12. Ile tu mam tych wyrazów? 3, dlatego dzielę przez 3. Wyrazy A1, A3 i AK w podanej kolejności tworzą nowy ciąg, trzywyrazowy ciąg geometryczny BN, oblicz K. Czyli jak to tworzy ciąg geometryczny, to A3 podniesione do kwadratu to się równa A1 razy AK. Już pokazuję, skąd co będziemy brać, po co, na co i dlaczego. Najpierw zajmijmy się tą częścią związaną z ciągiem arytmetycznym. Mianowicie mamy takie wzory. I tak, to jest nasz układ równań. S11 za pomocą tego wzoru mogę rozpisać tak, że to jest S11, to się równa 2A1 plus 11 minus 1 razy R przez 2 razy to, ile tych wyrazów mam, tak? Zaznaczę tutaj Wam. Hop, hop, hop. Widzicie, tu mamy N. I później to N jest tu i to N jest tu. Tak samo tu 11, 11, 11. Dlaczego korzystam akurat z tego? Bo potrzebuję wyliczyć A1 i R, żeby móc powyliczać te wszystkie inne wyrazy. I teraz tak, tutaj, w tym drugim równaniu, tu, mam A1, A3, A9. I to A3 i A9 też musimy zamienić tym razem, korzystając z tego wzoru, na A1 plus 3 minus 1 razy R, czyli A1 plus 2R. A9 to jest A1 plus 9 minus 1 razy R, czyli A1 plus 8R. Podstawiam wszystko, co mam do tego równania, czyli 2A1 plus 10R przez 2 razy 11 równa się 187. Drugie to jest A1 plus. Ja najpierw napiszę, zaraz Wam pozaznaczam, co się skąd wzięło, dobra? Plus 8R przez 3 równa się 12. I tak. A3 to jest to, no nie? Czyli moje A3 zamieniłam na to. Moje A9 zamieniłam na A1 plus 8R. Weźmiemy już, jak tu było na zielono. Moje S11 się zamieniło na coś takiego. Czyli S11, suma 11 wygląda w taki sposób. I teraz muszę to tylko albo aż wyliczyć. Pozbądźmy się ułamków w jednym i w drugim. I tak. Co mamy? 187 podzielić na 11.
Więc hop, to dzielimy. Przez 11 i mnożymy razy 2. Dlaczego? Bo jak podzielę przez 11, to jedenastki mi się skrócą. A jak pomnożę razy 2, to dwójki mi się skrócą. Czyli mam tak 2a1 plus 10r to się równa. I teraz tak. To 87 przez 11 jest 17. I razy 2 to jest 34. Ok? Teraz tutaj mnożę razy 3, żeby się trójki pozbyć, bo trójka mi się z tym skróci. A na górze liczę A1, 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 czyli mamy razem 3A1 plus 10R, to się równa 36. I teraz tak, popatrzcie, tu mam 10R i tu mam 10R, aż się prosi, żeby odjąć stronami, czyli metoda przeciwnych współczynników. Czyli mam 3A1 minus 2A1 plus 10R minus 10R równa się 36 minus 34. To się skraca i A1 równa się 2. Widzicie, już mamy wyliczone A1. No i teraz podstawię na przykład do tego pierwszego A1 i wyliczę R. Czyli 2 razy 2 plus 10R równa się 34. 10R równa się 34 minus 4, bo 2 razy 2 to jest 4. I to całe przerzuciłam tutaj. Czyli jak przerzucam, zmieniam znak. 10R równa się 30R równa się 3. No tu dzieliłam przez 10. I teraz tak, mając A1 i R, mogę obliczyć tutaj te konkretne wartości. Czyli teraz przechodzimy do tej części związanej z ciągiem geometrycznym, żeby wyliczyć to moje K. I tak, mam A1 równa się 2. Przypominam, R równa się 3. Czyli tak, A3, tu mam napisane, co to jest. To jest A1 plus 2R, czyli to jest 2 plus 2 razy 3, czyli 2 plus 6 równa się 8. Teraz tak, moje AK to się równa A1 plus K minus 1 razy R. Pamiętajcie, że ja korzystam z tego wzoru. Tu. To się równa. A1 to jest 2 plus K minus 1 razy 3, czyli 2 plus 3 razy K jest 3K. 3 razy minus 1 jest minus 3, to się równa 3K minus 1. Więc teraz to zapiszemy już tak, wykorzystując te nasze obliczenia. Czyli jest 2, 8 i 3K minus 1. I tak, mamy zależność między sąsiednimi wyrazami ciągu geometrycznego. Ona wygląda tak. I oczywiście macie to w swoich tablicach maturalnych. Czyli środkowy wyraz do kwadratu, więc 8 do kwadratu równa się 2 razy 3k minus 1. Zaznaczę jeszcze Wam te liczby, skąd się wzięły. A1 to jest tu, i tu dałam, tak? Nasz fioletowy niech będzie. A3, 8, tak? I dałam tu. Teraz jaki jeszcze drugi kolor? Nie będzie mocny czerwony. Może taki delikatny. O, dobra. Tak, AK.
to tu i tu. Więc tak, kontynuując. 8 do kwadratu 64 równa się 2 razy 3k, to jest 6k. 2 razy minus 1 jest minus 2. To idzie tam. I wtedy otrzymujemy 64 plus 2 równa się 6k. Czyli 66 plus równa się 6k dzielimy przez 6 i otrzymujemy, że k równa się 11. Czyli tak jak Wam mówiłam wcześniej, w tych zadaniach ważne jest to, żeby robić po kolei to, co jest w treści napisane. Ja tak naprawdę za dużo więcej nie zrobiłam, tylko rozpisałam to, co mi kazali rozpisać. Teraz kolejne zadanie. Też z tego typu dłuższego, że tak powiem. I tak. Dany jest ciąg arytmetyczny o różnicy r i pierwszym wyrazie a1 równym 2. Pierwszy, drugi i czwarty wyraz tego ciągu są odpowiednio pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Oblicz iloraz tego ciągu geometrycznego. Czyli co my tutaj mamy? Więc tak. Pierwszy wyraz to jest 2. I tak, pierwszy, drugi i czwarty, czyli a pierwszy, drugi i czwarty są odpowiednio pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Dlaczego to jest takie ważne? Bo będę mogła skorzystać z tej zależności między wyrazami ciągu geometrycznego. Chodzi o to, żeby z tego skorzystać w tym zadaniu. Hop. To dam tu, będę trochę niżej z tego korzystać. A teraz jeszcze musimy sobie rozpisać te nasze wzory, te nasze wyrazy, które mamy, czyli a1, a2, a3. I robimy to oczywiście z tego wzoru na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego. Czyli tak, a1 mam, więc a2 to się równa a1 plus 2 minus 1 razy r, czyli a1 plus r. A4 to się równa a1 plus 4 minus 1 razy r, czyli a1 plus 3r. Więc mój pierwszy wyraz to jest a1, drugi wyraz to jest a1 plus r, a trzeci wyraz to jest a1 plus 3r. Wiemy, że a1 jest równe 2, czyli mogę to popodstawiać, czyli mam 2, 2 plus r, 2 plus 3r. I teraz korzystam z tego wyrazu, z tego wzoru tu. Moje an to jest to. Moje an minus 1 to jest ten wyraz, który stoi przed an. I moje an plus 1 to jest to. Więc tak. Zapiszmy 2 plus r do kwadratu równa się 2 razy 3, 2 plus 3r. Tu mamy wzór skróconego mnożenia. Jaki? To jest ten wzór. A kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Czyli mamy 4 plus 4r plus r kwadrat równa się. To razy to, to jest 4. To razy to, to jest 6r. Więc przerzućmy z prawej strony wszystko na lewą. I mam 4 plus 4r plus r kwadrat minus 4 plus 6r. To mi się skróciło tu i tu. A tu było, czekajcie, przerzuciliśmy, czyli minus równa się 0. Czyli r kwadrat
minus 2r równa się 0. Wyciągnijmy r przed nawias i otrzymujemy r minus 2 równa się 0. Czyli żeby to było równe 0, to r musi się równać 0 lub r minus 2 musi być 0, czyli r równa się 2. I tak, to odpada. Dlaczego? Bo tu mamy napisane, że to nie może być 0. Czyli moje r równa się 2. I co mi to dało? To mi to dało, że mogę wyliczyć, nazwijmy tak sobie, że B1, B2, B3 to są te kolejne wyrazy ciągu geometrycznego, tak? Czyli B1, czyli to jest moje B1, to jest moje B2, to jest moje B3. Czyli B1 to jest 2, B2 to jest 2 plus R, B3 to jest 2 plus 3R. Czyli tu mam 2 plus 3 równa się 5. Czekajcie, skąd wziąłem 3? Tak to wyszło 2. Równa się 4. I 2 plus 3 razy 2 równa się 8. I tak, pamiętamy, że żeby wyliczyć B2 w ciągu geometrycznym, to muszę mój wcześniejszy wyraz pomnożyć razy Q. Czyli B2 to jest 4 równa się 2 razy Q podzielone przez 2, czyli 2 równa się Q. Koniec tego zadania. Jeszcze jedno zostało nam. Jak macie jakiekolwiek pytania, to piszcie. I tak jak już Wam wcześniej nieraz mówiłam, w tych zadaniach naprawdę myśleć za dużo nie trzeba, tylko robić to, co oni mówią. I korzystać z tych wzorów, które są w tablicy i tyle. Koniec. Wystarczy. Naprawdę. Teraz popatrzcie tu znów. Dany jest ciąg arytmetyczny określony dla każdej liczby naturalnej n większej bądź równej 1, w którym a1, a2, a3, a4 równa się 2016 oraz a5, a6, a7 do a12 też równa się 2016. Oblicz pierwszy wyraz różnicy oraz najmniejszy dodatni wyraz tego ciągu. Więc do dzieła tak naprawdę. A1 plus A2 plus A3 plus A4 równa się 2016, tak? Co to jest? To. Tutaj. To. To jest suma czterech początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego. I tak jak mówiłam wcześniej, trzeba tablicę mieć pod ręką. I wzór wygląda tak. Więc moje S4 to się równa 2A1 plus 4 minus 1 razy R przez 2 razy 4. Czyli jest to 2A1 plus 3R przez 2 razy 4. Podstawię sobie już tutaj. Więc mam 2A1 plus 3R przez 2 razy 4 równa się 2016. Czyli na razie skorzystałam tylko i wyłącznie z tej pierwszej informacji, tak? To jest to. Teraz będę dumać nad tym. Mówią mi, że z tego samego ciągu, jak wezmę wyraz 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12, to też jest 2016.
16. Czyli tak naprawdę sumę ilu wyrazów tu mam? No to jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Czyli tu mam S8 równa się 2016. Więc tak, moje S8 to się równa 2A1 plus 8 minus 1 razy R przez 2 razy 8, czyli 2A1 plus 7R przez 2 razy 8. I podstawiam tu 2A1 plus 7R przez 2 razy 8 równa się 2016. To z tym możemy skrócić 1, 2, 1, 4 i mamy tak 2A1 plus 3R razy 2 równa się 2016, 2A1 plus 7R razy 4 równa się 2016. Więc tak, tutaj podzielmy przez 2, podzielmy przez 4. I co my mamy? Czekajcie, bo jedna rzecz mi tutaj... Musimy jedną rzecz tutaj zmienić w tym miejscu. Tak? O. Bo nasz pierwszy wyraz to jest tak naprawdę nasz piąty. I czekajcie, dobra. Teraz mi tak szepnęło, żebyśmy się nie zagubili. I A to jest tak. A5 równa się A1 plus 4R. Dobra, i tutaj tak. O. A1 plus 4R. Czekajcie, żebyście wszystko widzieli. Tak, gumkę trochę większą muszę wziąć. I tak, patrzcie teraz. Pierwszy wyraz to jest A5, no nie? Czyli mam A5 plus A12 przez 2 razy to, ile tych wyrazów jest tutaj. To jest ten wzór. Czyli A5 to jest A1 plus 4R plus A1 plus 11R przez 2 razy 8. To się równa 2A1 plus 15R na 2 razy 8. Więc tutaj muszę zmienić. Widzicie? O, bo wszystko inne jest tak samo. Tylko tutaj będzie 15 i tu będzie 15. Dobra, naprawiłam. No. I przynajmniej mogliście zobaczyć, jak to można naprawić. I tak, czyli 2A1 plus 3R równa się 1008. A 2A1 plus 15R równa się 2016 na 4 to jest 504. I znów się prosi, żeby to poodejmować stronami. Tyk, tak. 12R równa się minus 504. Dzielimy na 12, czyli R równa się minus 42. I tak, co my mamy obliczyć? Pierwszy wyraz tego ciągu. No to podstawmy do
nie wiem, tu 2a1 plus 3 razy minus 42 równa się 1008. I tak, 2a1 plus 42 razy 3 jest minus 126 równa się tyle, czyli 2a1 równa się 1008 plus 126 plus 126, i tu mamy 1, 1, 3, 4. Musimy to podzielić na 2, czyli 1, 1, 3, 4 dzielimy na 2 i otrzymujemy, że A1 równa się 567. Różnice, no to mamy i najmniejszy dodatni wyraz. I teraz tak, dobra. Czekajcie, zaznaczę, co już mamy. Tak. Pierwszy wyraz to jest tu. Mamy różnicę tu. I teraz będziemy liczyć to ostatnie, czyli najmniejszy dodatni wyraz ciągu. Najmniejszy dodatni wyraz ciągu. Hop, 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 hop. I tak, najpierw musimy sobie skombinować ten ogólny wyraz ciągu, czyli AN równa się A1 plus N minus 1 razy R. Czyli AN równa się A1, to jest 5, 6, 7 plus N minus 1 razy minus 42. To się równa. 5, 6, 7 plus minus 42n plus 42. To się równa. Minus 42n plus 609. I teraz tak, najmniejszy dodatni, czyli sprawdzamy, kiedy minus 42n plus 609 będzie większe od 0, bo musi być dodatnie, czyli musi być powyżej 0. Więc minus 42n większe od minus 609, dzielimy to przez minus 42. Ojejciu, ale mi miejsca brak. Zapisać teraz na czarno. Więc nasze n musi być mniejsze, bo zmieniamy znak, jak dzielimy przez minus, od 609,42. No i teraz, przez co to byśmy mogli skrócić? Spróbujmy przez 21. Czekajcie, przez 21. Pięknie się dzieli. Czyli n musi być mniejsze od 29 drugich. I teraz tak, 29 przez 2 to jest 14,5. No i teraz patrzymy, czyli mamy coś takiego, no nie? Bo nasze n musi być większe też od 1, no nie? Czyli mamy tak, 1, tu kolejne liczby, aż do 14,5, to która, jaka jest mniejsza liczba od 14,5 jest naturalna? 14, tak? Czyli nasze n musi być 14. I teraz tak, musimy podać konkretnie ten 14 wyraz. Będę tu liczyć na górę, tutaj o, zaznaczę, że kontynuuję. Wybaczcie, że tak skaczę, ale nie wiedziałam, że aż tyle będę potrzebowała miejsca, to bym inaczej to rozplanowała. I tak, A14, tak? To się równa. A1 plus 14 minus 1 razy R, czyli A1 plus 13R. To się równa. A1, czyli 5,
6, 7 plus 13 razy minus 42 to się równa. 13 razy 42, czyli mamy tak, 567 minus 546 to się równa 21. Uff, dobra, to były trzy zadania. Chciałam Wam, też takie wybrałam, żeby Wam pokazać, że naprawdę trzeba robić tylko to, co oni Wam każą. Nie myślcie za dużo, nie kombinujcie, tylko tyle. Dobra. To jeszcze będzie 8 zadań po 2 punkty. I to już będzie zamknięta seria ciągowa.